Błażeju, jak pan ocenia piąte letnie pokazy czereśniowe? Pytam o to pana Błażeja Puchalskiego, szkółkarza produkującego drzewka owocowe, ale również producenta owoców czereśni w Kościelcu. Ja uważam, że te pokazy czereśniowe są bardzo potrzebne, chociażby z tego względu, żeby się spotkać z innymi producentami owoców, czereśni, wymienić doświadczenia, jakieś uwagi, problemy, które nas spotykają, chociażby ze zbytem, z produkcją jakości owocu. No i nawet sprzętu, który trzeba nabyć, żeby produkować nie tylko ilość, co jakość owocu przede wszystkim. Czereśni. Jest pan który raz na spotkania? Ja jestem drugi raz jestem na spotkaniu akurat, ale naprawdę uważam to za bardzo ważne spotkanie. No dzisiaj mamy niedzielę, to nie lepiej było poświęcić czas rodzinie? No to jest dylemat, to jest raz, ale druga sprawa, że naprawdę, no jeden raz w roku można poświęcić tą niedzielę i wykorzystać ją naprawdę, bo to owocuje później na cały rok, a no jedna niedziela nie zaważy akurat, no można to wykorzystać. A proszę powiedzieć, jak merytorycznie ocenia pan pokazy czereśniowe? Naprawdę bardzo fajnie przygotowane i co roku zmienia się tematyka, co roku zmienia się jakby zakres programowy, nie powtarza to się i naprawdę uważam to za bardzo wielki sukces. To dziękuję panu bardzo.